A wszystko zaczęło się w raju. Pierwszy skecz, krótki, ale pojemny, który wam przedstawimy, opowiada o tym, jak jedna kobieta potrafi zaprzepaścić wysiłek wielu osób. No, ugryź. Ugryź i daj Adamowi. Daj ugryź! Daj ugryź! I co teraz będzie? No nie! Cała Biblia na nic! Wielu z nas lubi chodzić na ryby, grzyby i tym podobne. Więc chodźmy. Na ryby, w garściu tęgi wolny dzień. Na ryby, nad lenimą rzeczkę w cień. Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę. Nie wracamy aż we czwartek, zapuszczamy się pod barkę. Na ryby, by zielony wdychać kłód. Na ryby, by odbiciem tykać wód. Jedną twarzą łknąć z plaży, drugą stoi w niebo patrzeć. Na ryby, a można i na grzyby. Na grzyby, z aromatów pełen las. Na grzyby, przed wyjazdem sprawdźmy gaz. Weźmy czegoś, parę kropel, a na drzwiach wypieśmy o tym, że ruszyliśmy w sobotę, bo powzięliśmy ochotę. Na grzyby, tu borowik, a tam dzik. Dzik, wściekły na mnie, wściekły, słuchaj. Pociągnijmy sobie łyk. Nie musimy dużo łykać, by się przestać jękać dzika. Bo gdyby łyk większy, to na lwy by. Na lwy by, na gorący czarny ląd. Na lwy by, gdyby nieco bliżej stąd. Wziąłby człowiek amunicję, eksportową śliwowicję. Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję. Na lwy by, patrzysz samiec, więc go trak. Na lwy by, a tulwica to nie buza. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już kuka trupią. Więc czyby nie lepiej już na ryby? Teraz wprowadził was w bardzo poważny problem. Takim są zdecydowanie dopalacze. Ten problem może spotkać każdego z nas. Nawet tych, którzy wydaje się, że chronią prawo. Na serio? Naprawdę. Sami się przekonajcie. Witam Państwa bardzo serdecznie, Klaudyna Bochen, Komenda Miejska Policji. Cześć! Cześć! Nasza specjalna jednostka powstała po to, by likwidować sklepy z dopalaczami. Radzimy sobie z tym doskonale. Zresztą nie będę o tym opowiadać ja. Opowie o tym nasz oficer operacyjny, prosto z likwidacji takiego już sklepu, pan Radosław. Panie Radosławie, proszę tutaj do mnie na chwilkę. Pan Radosław powie Państwu wszystko na temat dopalaczy. Pani Klaudyno, mamy problem. No to ja widzę, no. Co by się nie działo, to ja sam tego wszystkiego nie zlikwiduję. No jak to? Przecież mieliście zamknąć sklep, no. No i zamknęliśmy. I skonfiskować towar. No i skonfiskowaliśmy. No i potem to wszystko spalić. I cały czas palimy, a tego syfu nie ubywa. To jak to palicie, no? No ja na przykład palę z rówki. Ale można z butelki, z wiadra. A co na to komendant? Komendant woli skręty. Panie Radku, to są jakieś kpiny. To nie są kpiny. To jest bardzo poważna sprawa. Jak to? Wie pani, który to jest posterunkowy brudny? No który? No ten taki brudny. No to co z nim? Wyrzucili go z policji. No jak to wyrzucili, no?
stanął na wlocie do Częstochowy i złapał pielgrzymkę na fotoradar. Jak to pielgrzymkę, no? Wszyscy dostali mandaty. Ksiądz dostał. Jak ksiądz? Za co? Za nawracanie. No ale przecież ksiądz jest od nawracania. Ale tam była podwójna ciągła. Wszyscy dostali. Ministranci dostali za przekroczenie prędkości. Katechetka nie miała aktualnego przeglądu, ale jej zbił. Dobrze, panie Arku, ale ja sobie nie wyobrażam, to jest nasza specjalnostka, to jest po prostu... Panie Radku? Pan jest jakiś dziwny. Ja jestem dziwny? No, pan jest dziwny, no. Ja jestem dziwny? No tak! To pani jest dziwna. Pani ma świńskie ryj. Jak pan do mnie mówi? No ja nie wiem, jak się mówi do świni. Chrum, chrum. Panie Radku! Mi śpili. No, panie Radku, pan się w ogóle dobrze czuje? Ja się bardzo dobrze czuję. A czy ja mogę iść się napić wody? Tak, proszę iść się napić wody. W międzyczasie, jak pan Radosław się napije wody, ja powiem, że dopalacze to jest bardzo trudny problem. Z tym problemem musimy po prostu sobie radzić. Może on dotknąć młodzieży, dorosłych... Panie Radku! Panie Radku, proszę tutaj do mnie na chwilkę! Panie Radku! Co pan tam robił? Piłem wodę. Jak to pan pił wodę? To skąd ten dym? Musiałem ją przygotować. Jak to przygotować, no? Panie Radku, no niechże pan się ogarnie. Dobrze, to może ja wymyślę dowcip. Proszę bardzo, na rozładowanie atmosfery. Najlepiej. I jak się nazywa nieśmieszny hamburger? No nie wiem. Strasburger. Panie Radku, no niechże pan się tu ogarnie, bo ludzie czekają, że problem z dopalaczami, a pan co, no? Przypomniało mi się. Co? Dzwonił pan komendant. I co? Do jutra wszystko będzie zlikwidowane. Jak? Zorganizował posiłki. Skąd? Z Waldowa. Jak oni tego nie spalą, to nikt nie da rady. A propos nałogów. Niektórzy potrafią się uzależnić nawet od takiego niepozornego, soczystego pomidora. Jeden z niewielu takich osób był Wiesław Mitnikowski, który śpiewał Addio Pomidory w kabarecie starszych panów. I tomaty.
Niektórzy z powodu swojego nazwiska mają problemy. Wiele osób z tego powodu jest wyśmiewanych przez innych. Skecz, który wam przedstawimy, opowiada o tym, jak pewien mężczyzna z powodu zwyrodnialca, który żył pół wieku przed jego urodzeniem, musi zmienić nazwisko. Tak, słuchaj, wczoraj była u mnie kobieta, która z domu nazywała się Smaruj, a wyszła za faceta, która się nazywała Rogala, no więc rozumiesz? Ona teraz jest Smaruj Rogala, no. No tak ludzie mają, no co zrobić? Dzień dobry. O, czekaj, muszę kończyć mam petenta. Cześć. A czy ja bym tutaj zmienić nazwisko? Tak, bardzo proszę, proszę usiąść, kto tutaj? Więc od razu, pańska godność? Hitler. Przepraszam bardzo, ale bez musika nie poznałem. A to długo będzie trwało? Nie, nie. Wie pan co? Niedługo. Nawet pan nie zdąży zająć Czechosłowacji. Dobrze, proszę przygotować dowód. A w ogóle jest tak ciepło, panu nie powie. Pan sobie zdjąć tą bluzkę, gdzieś odwiesić. Tam jest mieszak! Dobrze, proszę przygotować dowód. Moment. Halo? Do pana. Gering. No panie, czy tak wszystkich pan sobie jaja tu robi? Nie, nie, skoro bliskiej nie. A zanim zaczniemy, to pan mówi po angielsku? Tak. To żeby było miło, na początek powinniśmy się przywitać po angielsku. Ja jestem Robert. Hi Robert. Hi Hitler. No panie, co pan? No dobrze, już, już. Pan się nazywa Hitler Alfons? No tak się nazywa. Cała masa ludzi musi sobie z pana robić jaja, co? Gdzie ta masa? Rzesza! No panie, nie mam całego dnia. No dobrze, dobrze, to szybciutko. Nazwisko? No Hitler. Dobrze, imię? Ale przed chwilą pan mnie o to pytał. Wie pan, ale to jest bardzo śmieszne. Imię? No Alfons. Pytałem o imię, nie o zawód. Pan się zaczyna powtarzać. Was? Dobrze, to jakie by chciał pan mieć moje nazwisko? Zastanawiałem się nad dwoma. No to pisz pan Stalin, no. Pisz pan Kowalski. Mocne, bardzo mocne, Stalin Kowalski. Pisz pan Malinowski. Piszę Mao. Co pan, gdzie pan? Przepraszam, ale nie mogę sobie darować. Jak pan nie wie, czy pan chce być Kowalski, czy Malinowski, to niech pan przyjdzie do mnie jutro, dobrze? Załatwimy to jutro, ale powiem panu, no, że nie ma pan łatwo. Pan nawet nie wie, o czym pan mówi. Ja w robocie to życia nie mam. A kim pan jest z zawodu? Grabarzem. To rzuć pan to w cholerę i rób na rumuńską pandę. A co to jest rumuńska panda? Się wychodzi na ulicę, klęka na chodniku, wyciąga rękę. Panda, panda! Gdzie jest pański przyłożony? Na froncie. Jak już było o nazwisku pewnego czarnego charakteru, to od razu przejdźmy do kolejnej piosenki kabaretu starszych panów pod tytułem Tanie Dranie. Tanie, 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 nie słychać, nie potrzeba wody z nami, by powiedzieć, czy dla pan i dla panów tanie, 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 tanie
Trzydziestówka drobne, proszę panie, panie, płaci grosze i za świństwa większe skali budżet panu nie nawali. Za abonamencik świstek stosujemy zniżek system. Kto rąk nie chce kalać za nie, je pokalacami od rana. Ty jesteśmy tanie, dranie, dranie, tanie, niesłychanie. Nie potrzeba nowy stan, by powiedzieć czym dla panu i dla panu tanie. Panie trupa w porcie, zakładanie wyszy w porcie. Tylko mówię tani, tani. My jesteśmy tani, 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 tani. Jesteśmy tani, nie potrzeba nowy znów. Tylko wielkie sprawy i dla panów tani. Dokuczanie radiem z góry, wymuszanie przez tortury, usypianie ekstra prośbą, uduszenie przez pończośnią, obrzydzanie cynaterką, usuwanie śladu ścieku. Całą listę takich dań wykonuje tani tran. Jesteśmy tani, 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 tani. Jesteśmy pan, nie potrzeba nowy znów, by powiedzieć się dla panu i dla panów tani. Niejednemu z nas trafić na osobę, z którą bardzo trudno się rozmawia przez telefon. Konwersacja z taką osobą jest bardzo trudna, szczególnie jeżeli ma się coś do załatwienia. Szczególnie gdy jest to sprawa inwestycji biznesowej, na której możemy zarobić duże pieniądze. Wtedy taka osoba jest wprost irytująca. Przedstawiamy Państwu sketch, który powinniście Państwo doskonale znać. Poproszę panią zamiejscowa, Lubartów 33. Czy co? Nie czy pytajmy, tylko czy wie tu liczebniczo. Tak, mój numer 333. Już jest połączenie, dziękuję ślicznie. Halo? 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 Kuba? A kto mówi? Ale czy Kuba? Ale kto mówi? Jeżeli nie Kuba, moje nazwisko pana nic nie powie. Kuba? Jaki Kuba? Goldberg. A jeżeli Kuba, to kto mówi? Rapapo. Binik? Tak. Twój Kuba. Goldberg? Tak. Co jest? Jest interes do zrobienia. Interes? A ile można stracić? Co się mnie pytasz, ile można stracić? Tu się mnie natychmiast zapytujesz, ile można zarobić. Ile się zarobi, to się zarobi. Ja się pytam, ile trzeba mieć w razie ryzykować, że się straci. Niewiele. 2-3 tysiące. Masz? Mam mieć. Co jest? Jest tak. Friedman ma weksel szafira z żylem, grasem, windykator jest bonus. On daje 20% franko rocco towar jest u Rudmana, tylko ten towar jest zajęty przez Rudmana z powodu weksel Rudberga. Za ten weksel Rudberga można dostać gwarancję od jego teścia Rosenzweiga, tylko on jest przypisany na Rosenzweigową. Rosenzweigowa jest chora. A co jest? Co by nie było,
To my dziedziczymy 20%. Tylko Lutman musi mieć pewność, że Honig on go wypuści. Oczywiście, jeżeli Rosen Zweigowa jeszcze dziś się przeniesie na ona Abrahama, to Malwina Feinstein miał nic przeciwko, tylko Lipschitz musi mieć najpierw 500 dolarów. Co? Nie gotówką, tylko połowę od zwolnienia od protestu. Jasne. Oczywiście, że rozumiem. No. Tylko skąd pewne, że Rosen Zweigowa by wyzionęła ducha? W tym sęk. Co? Sęk! Kto? Sęk! Nic nie rozumiem. Deska! W środku sęk! Jaka deska? Drzewo! Deska drzewniana! W środku sęk! Kto ma drzewo, Lutman? Jaki Lutman ma manufakturę! A drzewo jest z lasu! Cieścina, sierżniana deski, jest deska, jest sęk! A gdzie jest ten las? Jaki las? No, że wspomniałeś. Co ciebie obchodzi nagle? W Puszczy Białowieszczańskiej jest las. Prosto stuletnie drzewa się ścina, sierścina deski, jest deska, jest sen. A kto ma ten las? Kuba, o co ciebie idzie? Nikt! To można kupić? Tę manufakturę? Nie, ten tartak. Jaki tartak, do cholery? No, że sam wspomniałeś, że się ścina i sierżnie. Kuba! Odczep się. Chodzi o to, czy Rosen Zweigowa wytrzyma do licytacji. A ona sprzeda? Co? No ten tartak. Jaki tartak, do cholery? No, że się ścina i sierżnie. Kuba! Że mnie coś podkusiło powiedzieć jego ten sęk. Kuba! Ja co wam ten sęk? Ja co mam wszystkie sęki na świecie? Co? Sęk! Który? Ten, co pisze w Kurierze Warszawskim tych sztyków, to jego cofa! W Kurierze Warszawskim to było ogłoszenie? Jakie ogłoszenie? No, że on sprzedaje. Kto? No ten, co parceluje ten las. Słuchaj, tylko ten tartak to ja bym zatrzymał dla siebie. Kuba, po co ciebie ten tartak? Zleź z tego tartaka! No wiesz, Rapapo, że ja ciebie nie rozumiem. Ty budzisz mnie w środku nocy, pół godziny namawiasz mnie, żebym kupił las, a teraz odmawiasz mi od tego tartaka? To co to jest za interes? Kuba! Owszem, spokój, dajmy. Dajmy na to, że ja kupuję ten las za 2000, tak? To wtedy inny będzie miał cenę? Będzie mnie dyktował zarżnięcie? To co to jest za interes? Mam rację, to wolę kupić ten tartak. Teoretycznie tak. Masz rację. Tylko że mnie coś podkusiło. Staropolszczyzny mi się zachciało. Sęk, sęk. Równie dobrze mogę powiedzieć, bo ja wiem, tu leży pies pochowany. Pies? Pies. Piesek. A jaka rasa? Szlak mnie trafi. Słuchaj, Rosen Zweigowa ma na sprzedaż psa. Czy to jest może łyżew? Wiesz, bo Hipet bardzo chce mieć łyżwa. No ostatecznie może być sweter albo bulgot. Albo taki mały, biały dupelek. Słuchaj, tylko broń Boże jajni. A to jest jaka rasa? Jaka rasa? Nordycka psia krew, odczep się od tego zwierzęcia, nieszczęście ty moje! Słuchaj, Winiek, 2000 za psa? Ja mogę dać najwyżej 30 zł. Duży piesek? Olbrzymie bydle! Nie, złodziutka, to nie do pani! Zaraz, chwileczkę, co? Kuba, ta rozmowa za chwilę będzie kosztowała 42 zł! No co to znaczy 42 zł, jak się kupuje i las, i tartak, i psa? Kuba, wiesz co ja ciebie powiem? Ty sobie weź ten las za darmo. A tartak? A tartak to ty też sobie weź za darmo. A pies? A pies ci mordę liza! Jerzy Sztur przedstawił w 1977 roku w Opolu piosenkę Śpiewać każdy może. Tak, to prawda. Śpiewać może nawet nasz nauczyciel od matematyki, która podobno jest królową nauk. Jednak z nim się nie zgodzę. No ja też nie, ale zgodzę się natomiast z tym, że pan Dulczewski w zeszłym roku na przedstawieniu zorganizowanym przez nauczycieli został królem estrady. I zaśpiewał swoją piosenkę lepiej od samego Sztura. A więc zapraszamy na scenę gwiazdę dzisiejszego wieczoru, pana Piotra!
wieczór Państwu. Postawiono mnie tutaj, aby zaprezentować Państwu utwór nieco podnoszący walory artystyczne dzisiejszego spotkania. Nie jest to utwór łatwy. Oj nie. I nie każdy ośmieliłby się go zaśpiewać. Proszę się przygotować na ucztę dla ducha i ucha również. Uwaga, będę śpiewał. Kapela, gramy na 8. To znaczy doliczę do 8 i będę śpiewał. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi. Czasami człowiek musi, inaczej się udusi. Uf. Bardzo lubię piosenki i inne różne dźwięki, szczególnie jak nieco wzruszy, rzuca mnie się na uszy. Teraz będę już szczery, wybrałem drogę kariery. Kariery na estradzie, na pewno sobie poradzę. Stoję przy mikrofonie, niech mnie ktoś przegoni. Różne sceny, brygady już nie dadzą mi rady, bo ja się wcale nie chwalę, ja po prostu niestety mam talent. Jak człowiek wierzy w siebie, to cała reszta to metka. Nie ma takiej rury na świecie, której nie można odetkać. Wejść na estradę i zostać, cała reszta to jest prosta. A ja wiem, co jest grane, dlatego tutaj zostanę. Będę śpiewał piosenki, będą klaskać panienki, będą dawać mi kwiaty. Będę teraz bogaty, bo gdy ja wydaję głos siebie, wszyscy są w siódmym niebie. Stoję przy mikrofonie, niech mnie który przegoni. Różne sceny, brygady już mnie dadzą mi rady. Nikt mnie tutaj nie kiwnie, bo czuję tu dziwnie. Ja nikogo nie straszę, ja talentem niestety pokażę. Bardzo lubię piosenki i inne różne dźwięki, szczególnie jak nieco wzruszy, rzuca mnie się na uszy. Dziękuję bardzo. Jeszcze na chwilę przy kabarecie Dudek. Nikt nie jest w stanie zrobić tego skeczu tak genialnie jak oni. Ale powiem tak, postaramy się go nie zepsuć. Dobry pan doktor. Dzień dobry. On sobie siądzie. Pańskie nazwisko. Wizygont Maurycy. Lat. 43 do 120. Kupiec. A co, lotnik? My tylko tak dla statystyk. To pan już jest kilka sztuk? My, to znaczy lekarze. Wiem, dzięki broń Boże, mało ja się naleczyłem. Więc co pana jest? Gdybym wiedział, to bym do pana nie przychodził. Rozbieraj się pan. Codziennie się rozbieram. Nic nie działa. Boli pana coś? Nie. Apetyt pan masz? I co z tego? Jem. I widzi pan, jaki rezultat. Oddaję. Sypia pan dobrze? W dzień zupełnie nie mogę. A w nocy? Kto w nocy nie śpi? Ale widzi pan, strasznie krak. Ale ostatnio znalazłem nowy sposób. Śpię w pokoju obok. Nic nie słyszę. Proszę pana, żebym ja był zdrów taki jak pan. Co pana jest? Serduszko. Za twarde? Za miękkie. Dłużej gotować?
wyskotanie przystawek. Z przystawek tylko śledź. Nie masz pan zgagi? Zamęcza mnie! Głupstwo! Utarte jabłusko! Codziennie na krzto. Stań pan do mnie tyle. Oddychaj pan. Nie oddychaj pan. Oddychaj pan. Nie oddychaj pan. Szczycik troszeczkę zajmij. Na miłość boską. Czuć pan papierosy. I ani kieliszkowy. Sypiasz pan dobrze? Mało i niedobrze. Radzę panu wziąć rapolinę. Jeden proszeczek co wieczorem. Apetyt pan masz? Średni. Kropnie se pan pół skaneczki czystej przed jedzeniem. Ale że pan powiedział ani kieliszeczka. Co innego kieliszeczek, co innego szklaneczka. I przyjdź pan za 3 tygodnie. Dokąd? Do mnie. Smocza 6, mieszkanie 4. Przyjmuję od 5 do 7. Pieniądze przez cały dzień. A zastukasz nogą. Dlaczego nogą? Bo ręce będziesz miał mi pełne prezentu. Witajcie. Lubią państwo zagadki? Tak. Nie słyszę. Tak. No więc, kto wie, jak się nazywa foka bez oka? Nikt nie wie? Fy. A jak się nazywa pszczoła bez czoła? Psz. Dobrze. A jak się nazywa papier należący do osy? Papierosy. Dobrze. Starczy tego. Teraz zajmijmy się sprawą mediów. Halo, dobry wieczór. Cześć, witajcie. Słuchajcie, jak myślicie, co dziś w telewizji jest najważniejsze? Odważnie, bez czego telewizja się nie może obejść. Śmiało. Tak, reklamy. Co jeszcze? Tak. Tak. Kasa i gwiazdy. Drugi trop. Dziś w telewizji najważniejsze są gwiazdy. Słuchajcie, jak są gwiazdy, wszystko się zgadza, jest i kasa. Wszystko się kręci w dobrą stronę. Tylko skąd brać gwiazdy? Słuchajcie, okazuje się, że to telewizja potrafi kierować gwiazdy, tak ja to wam pokażę na przykładzie. Staszek? No? No chodź na chwilę. Jestem. Spójrzcie na Staszka. Gdzie ty jesteś, chłopie? Spójrzcie na Staszka. Słuchajcie, czy gwiazdą telewizji mógłby zostać taki wafel? Tak, mógłby. Słuchajcie, nawet taki misio mógłby zostać gwiazdą telewizji. Ale dlaczego wafel? Tak mi się powiedziało. Nawet taki misio, słuchajcie, wiecie jak telewizja działa. Przyjeżdżają i z byle czego potrafią zrobić sensacyjny materiał. Nawet słuchajcie, taka sytuacja po telewizji. Stoimy na dachu budynku. Wysoko, nie? No, 6 pięter. Staszek wyszedł zapalić czy coś. Ja zmykam, wy jesteście gołębiami. O! Się afera szykuje. Tu policja. Proszę odejść od krawędzi. Że ja? Tak. Nie rób tego. To nie rozwiąże twoich problemów. Chodzi o Bożenę? Nie, nie chodzi o Bożenę. Zachowaj spokój. A bo ja nie wiedziałem, że na dachu już nie można jarać. Sorry. Nie ruszaj się z miejsca. Nie denerwuj się. Nie działaj pod wpływem emocji. To jednak chodzi o Bożenę. Nie, nie chodzi o Bożenę. Zachowaj spokój. Dobra, już kończę. Synku! Mama? Dlaczego mama nie jest w pracy? A jak ma być w pracy? Jak masz się zwariował? Mamo, ja się przyszedłem tylko dotlenić. To nie jest powód, żeby się zabijać. Mamo, nie będę skakał do cholery. I nie wyrażaj się przez śmierć. A spróbuj mi tylko skoczyć, to masz ślepą na komputer. Dobra, mamo, to ja wracam do domu. Dobry. Dzień dobry. A co się pani w głowie stało? Byłam u fryzjera. I co, zamknięte? Taka jest teraz moda. Ha, no goni. Niech pan podejdzie bliżej do krawędzi. Ale wie pani co, bo mnie mama... Kroczek do krawędzi! Ale mnie mama woła! Kroczek. Uśmiechaj się, uśmiechaj, to jest telewizja, naturalnie. Make-up poproszę. I uśmiech. Jestem gotowa, możemy zaczynać?
Państwu Krystyna Bochankę, TVN28. Witam serdecznie. Znajdujemy się na dachu budynku, z którego, jak to udało nam się ustalić, młody człowiek o imieniu Staszek zaraz wykona skok swojego życia. Ale ja nie będę skakał. Każdy tak mówi. Jest teraz z nami najbliższy przyjaciel Staszka. Igorze? Chwila, przecież ja go nie znam. Gdybyś znał, na pewno byś go polubił. Igorze, jaki był Staszek? Staszek to zawsze był taki, że za co się nie brał, to zawsze doprowadza to do końca. Wierzymy, że i tym razem... Nie da plan. Tak jest oczywiście, a skoro jesteśmy przy temacie plan, to o usuwaniu tych najtrudniejszych, czyli z winagorach i śminki, opowiem Państwu w Dzień Dobry TVN tuż po skoku z Staszka. A w tej chwili zapraszam już do mnie kolejnego gościa. Jest to profesor Jan Parzecki z Wydziału Aerodynamiki z Uniwersytetu Warszawskiego. Panie profesorze, proszę powiedzieć, jak będzie przebieg od Staszka? Krótko. Oczywiście krótko, doskonale. A panie profesorze, może coś więcej? Pozwoliłem sobie sporządzić wymowny wykres. No więc tu skoczy, tu spadnie, dziękuję. Tak jest, a jeśli chcesz, by Staszek skoczył, byś jej SMS o treści JUMP pod numer 0075 do wygrania cenne nagrody. Dziękuję Państwu. Macie? Tak, Stasiu. Słuchaj, mam informację z wozu. Ja idę teraz na dół, będziemy cię z dołu filmować, nie? Jak będziesz... To jest! Tak, ale później na skróty. Trzymaj się. A teraz prognoza pogody. Dzień dobry Państwu. Dziś na Pomorzu możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Zaś cała Polska będzie znajdować się pod wpływem znad Skandynawii. Ale to jeszcze nie powód, żeby się zabijać, Staszku. A więcej o pogodzie po reklamach. Sponsorem skoku Staszka jest Scott Stefczyka, oferujący oraz pączki, chwilówki. Chyba jednak zaraz do domu. Dobry. Słyszałem, że pan fajki pali. Ma pan jedną? Nie, już mi zabrakło. Dobra, spoko, dzięki. Jakiś czubek. Dzień dobry. Dzień dobry. A co mi pan pokazuje? Nowy portfel. Fajny? A kim pan jest? Jestem policyjnym negocjatorem. Jestem tu po to, by ci pomóc. Co się stało, kto cię opuścił? Uwierz, życie ma sens. Ale ja nie za bardzo rozumiem, wie pan. Jakie są twoje żądania? Ja wyszedłem na dach, żeby zajerać, wie pan. Jakie ja mogę mieć żądania? No nie wiem. Samochód, samolot, pieniądze. Wiesz, ty tu dostajesz karty. No to wybieram bramkę numer 3. Pieniądze? No. Ile? Może milion? Wiesz, ty jesteś pękiem świata. No dobra, biorę milion. Panie, halo, mam do pana takie pytanko. Przepraszam, a pan do mnie mówi? Tak, do pana. Co się stało? Panie, ile płacicie, jak ktoś wlezie na garaż? Przepraszam bardzo, taką serdeczną prośbę mam do pana. No? A stuliłby pan ryj? Tu się pracuje. Przepraszam, a ten milion dla mnie to... Chwila, czekaj. Małżowinka, to wy nie jesteś ważny. A to ja poczekam. Halo? Kochany, szybko, bo w robocie jestem. Cukiernicę? Ja rozbiłem. Wypadła mi. Nie denerwuj się. Nie działaj pod wpływem emocji. Ty tu rozdajesz karty. Halo? Te pieniądze dla mnie to gdzie są? Czekają. Na dole w samochodzie. Super, to ja biorę tą bańkę i lecę. Dziękuję, do widzenia. Ty, ale nie tam. No kurde, coś mi ostatnio wszystko z rąk leci.
głośniej brudzą się i mniej trudzą się, ale strasznie brudzą się w deszcz. I już iście. Do flaszeczek złapią muszek, wypuszczają puk z poduszek, żyletkami krajając je i śpiewając słowa te. W czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Głośni brudzą się i mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Milusiste. Nie powiedzą również bratkom wydrzemiącym, dopiec dziadkom podpalając brody im. Wraz z refrenem cichym tym w czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mi brudzą się i mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Milusiste. Nieraz też i cała chatka zajmie się od brody dziadka, ale jak ją gasi straż, czy to stąd nie płynie aż? W czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Mi brudzą się, inni trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Milusiste. Więc tu trzeba by zalecić w czasie deszczu nie mieć dzieci, a już jeśli one są, to uważać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mi brudzą się, inni trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Milusiste. Każdy z nas pamięta kabaret tej. Mieli dużo dobrych skeczy o tematyce tamtejszej sytuacji politycznej. Ale w naszych głowach utkwiła przede wszystkim pani Pelagia. I dlatego spróbujemy sprostać wyzwaniu i przedstawimy wam właśnie ten skecz. Dzień dobry, jesteśmy z tele... Dobry. Czy może nam pani powiedzieć, na terenie jakiego zakładu obecnie się znajdujemy? Tego nie mogę powiedzieć. To jest tajemnica na stołach. Mogę tylko powiedzieć, że 5 zł od bombki. Jak pani ma na imię? Pelagia. Jestem starszą pracownicą w tym zakładzie. Pracuję tu, a może i dłużej. Mąż i dzieci też tu pracują, a jeździęcia są za zakładem. Przed zakładem? Za, bo się rozbudowujemy. To znaczy za starym. Stary też tam wisi. Zakładem jesteśmy bardzo związani poszczególnie przez kasę zapomogową. Widzę tutaj na karteczce, ma pani napisane brygadistka oraz mistrz zmiany. Wie pani, mistrz się inaczej pisze. Sama pisałam. Coś czasem kombinuję. Jak tak siądę i robię. Tak, człowiek kupieje na starość, prawda? Pani Pelagio, ile sama pani takich bombek zrobi? Jak tak siądę i zrobię, to zrobię gdzieś tak około 283. To jest norma dzienna. A dla kogo ten wywiad? No, to jest tak dla telewidzów Dziennika Wieczornego. Oto bez kazania powiem 500. 1000. Znowu ja. Chcę państwu teraz zaprezentować utwór opowiadający o pewnym dżentelmenie, który w bliższej lub nieco dalszej przyszłości ma nadzieję przejść
na emeryturę. W tym celu ja przejdę metamorfozę, mianowicie ucharakteryzuję się. Momencik. Nie za bardzo zaczaiłem, co zacz znaczy. W związku z tym przetłumaczyłem. Indyferentyzm, brak zainteresowania, obojętność. Mówię. To jeszcze raz proszę. To, że będzie się dotkniętym przez lat indyferentyzm, to nie znaczy jeszcze rzecz miłych wrażeń nie na płeć. Wesołe jest życie staruszka, gdzie spojrzy tam bóstwo co krok. To biuścik zakryci tam nóżka, bo nie ten już wzrok. To biuścik zakryci tam nóżka, bo nie ten już wzrok. Jeszcze tylko parę wiosen, jeszcze parę przygód z losem. Kłopotów będzie mniej, masz cierpliwość tylko mniej. Wesołe jest życie staruszka, choć wczoraj spoczyła go łza. Są chłódki już dzisiaj staruszka, bo pamięć nie da. Są chłódki już dzisiaj staruszka, bo pamięć nie da. Płoniesz więc niecierpliwości, żeby dożyć tych radości. Guzik rwiesz i w dzianko miesz, tak już być staruszkiem chcesz. Ach, ach, wesołe życie staruszka, wesołe jak wioska jest tam. Gdzie skąd nie zakwita podróżka i światło się śmieje, ha, ha. Nie zakwita podróżka i świat się śmieje. Ha, 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 ha. Brawo! Dziękuję artystom. Mała przerwa, zapraszamy na kawę. Czusia i wracamy za 10 minut na scenę. 15.
zapraszamy na drugą część dzisiejszego spotkania. Na początku na scenie pojawi się nasza starsza koleżanka, obecnie uczennica drugiej klasy liceum. Wszyscy pamiętamy jej występy teatralne. Dziś poznamy talent muzyczny Moniki, która pisze i komponuje własne piosenki. Dzisiaj zaprezentuje swoją własną twórczość. Na scenie towarzyszyć jej będzie pan Marek Tomaszewski. Zapraszamy Monikę Berger. Witam wszystkich. Pierwszy utwór, czyli Never, o tym, żeby nie żegnać się z nikim na zawsze. Będzie Halimon i myślę, że w tekście tej piosenki każdy może się odnaleźć, ponieważ ona opowiada o tym, że każdy człowiek ma taki swój własny księżyc, z którego obserwuje świat. Change of face, we gotta move that we together save us from the pain. We gotta move that we together join harder way. I'm sitting on the honeymoon. I gotta ask whatever do you do. Come into my sky when moon is falling.
be sun, goes to sleep and comes the moon. So take my hand, baby, and we'll run to the stars. We'll never come back again. And I know the world is a trying man. Every try, every few, we do gotta change the fate. We gotta move that we two gotta save us from the pain. We gotta move that we two gotta drum and hard away. I'm sitting on the honey moon. I gotta use whatever. My sky where moon is Hollywood. And the light in the sky like Hollywood. I'm looking at the honeymoon. When the sun goes to sleep and comes the moon. So take my hand, baby, and we're under the stars. We'll never come back again. Comes the moon, so take my hand, baby, and we'll run to the stars. Never come back again. Czyli Christopher, tak to znaczy po polsku Krzysztof. Jest to bardzo ważny dla mnie utwór, ponieważ on porównuje nasze życie do żeglugi, a nas samych do Kolumba i przekazuje taką bardzo ważne zdanie, że każdy z nas jest odkrywcą, każdy powinien każdego dnia odkryć coś w drugim człowieku i w samym sobie. I won't do, save my life.
tam ziemi tylko niebo. Zmianę klimatu, coś weselszego, czyli I Wanna. Somewhere in the song to the vocal is.
Otwierała cały spektakl. Zacznij od Bacha. Thank you.
słońce już zawiesza na szczytach wież. Poranny swój żar i rusza cię drugi marsz. O kurcze wprząta się tak przeszalitaj i zacznij od baka, nim słońce podaka zeskoczy jak kot po nocy ćmę.
spektaklu o Agnieszce Osieckiej tę piosenkę wykonywał Damian. Dziś usłyszymy ją w wykonaniu Estery. Posłuchajmy Niepokonanych z repertuaru zespołu Perfekt. Cofnąć słów, czy w milczeniu białych
może podobnym być do skały, posypując solą ból, jak posąg, który samotnie stał. Gdy ktoś, kto mi jest światełkiem, zgaśnie nagle w biały dzień, gdy na drodze za zakrętem przeznaczenie spotka mnie, czy w bezsilnej złości łykając żal dać się powalić, czy się każdą chwilą bawić, aż do końca wierząc, że los innymi pisany jest. Piosenki, którą wybrała na dzisiejszy wieczór. Jest to Dłoń z repertuaru Natalii Kukulskiej.
Prosiliśmy go o kolejny utwór. Będzie to romantyczne wspomnienie z repertuaru Czesława Niemena. I jednocześnie to ostatni występ tego wieczoru. Bawiąc się wiosnami.